serdecznie podczas 22. edycji turnieju z podwórka na stadion o Puchar Trwala. Dzisiaj gościmy dwie drużyny. Wielki finał powiatu nowomiejskiego. W niebieskich strojach drużyna ze szkoły podstawowej w Bratianie. Musimy ich przywitać brawami. A drugą drużyną jest drużyna chłopców w czerwonych strojach, chłopców gospodarzy ze szkoły podstawowej w Kurzytniku. Również musimy przywitać wielkimi brawami. Bo to właśnie dzisiaj dla was się tutaj spotykamy, organizując wcześniej finały gminne, miejskie, żeby dzisiaj spotkać się w finale powiatowym największego piłkarskiego turnieju w Polsce i w Europie z podwórka na stadion o Puchar Trwala. Cieszę się, że to akurat takie drużyny, nasze zaprzyjaźnione drużyny, spotykają się w wielkim finale. Każdy z was już jest dla nas zwycięzcą. Awansując tu do wielkiego finału powiatowego, dla nas jesteście zwycięzcami. Rozegramy sobie mecz, wyłonimy zwycięzców, nagrodzimy wszystkich. Także będzie super fajna zabawa. Ze względu na pandemię, jaką mamy, ograniczyliśmy liczbę kibiców. Też dlatego dzisiaj w takiej fajnej, przyjaznej atmosferze rozegramy ten wielki finał w kategorii U10 chłopców, czyli roczniki 2012-2013. Przywitałem zawodników, więc teraz muszę przywitać jeszcze naszych wszystkich pozostałych gości. Witam bardzo serdecznie wicestarostę powiatu nowomiejskiego, pana Jerzego Czapińskiego. Wielkie brawa, panie starostwo. Bardzo się cieszymy, że pan starosta znalazł czas i że jest tutaj w Kurzytnickiej hali na tym wielkim finale w kategorii U10 chłopców. Witam bardzo serdecznie sędzią główną dzisiejszego finału jest pani Martyna Kancidrowska, sędzia Rolnictwa Mazowieckiego Związku Piłkarskiego. To pani sędzia dzisiaj będzie właśnie tutaj weryfikowała, czy gracie fair play, czy nie ma fauli, kto zdobywa bramkę. To wszystko pani sędzia właśnie będzie gwizdała i pokazywała. Witam bardzo serdecznie opiekę medyczną, panią Grażynę Wojelowską. Wielkie brawa. No i witam trenerów dzisiejszych drużyn, gości, czyli pana Tomka, trenera Szkoły Podstawowej w Bratianie, oraz duet trenerski, czyli ja i trener Paweł, który będzie prowadził drużynę gospodarzy. Super. Bardzo dziękuję, a teraz oddaję głos panu staroście. Panie dyrektorze, opiekunowie, pani sędzio, pani medyczko nasza, oby bezrobotna dzisiaj. Jak zawsze bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w gościnnej szkole w Kurzytniku, gdzie tyle się dzieje, gdzie tyle dobrego dla sportu nowomiejskiego robi tutaj pan dyrektor wasz, pan Jarosław Roszkowski. Życzę oczywiście obydwu dużym zwycięstwa. Wiemy, że może być tylko jeden. Natomiast czujcie się wszyscy wygranymi. Życzę wam, aby ta zabawa, bo tak to traktuję, przebiegała jak najbardziej w takiej atmosferze przyjaźni, fair play, żeby pani pielęgniarka była bezrobotna, jak również żeby bezrobotna była pani sędzia, czyli bez fauli, w przyjaźnej atmosferze do zwycięstwa i później zwycięskiej drużynie życzę szczęścia, powodzenia w dalszych rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim. Tak jak słyszeliśmy, turniej ten od wielu, wielu lat cieszy się niebywałą popularnością, popularyzuje piłkę nożną w całej Europie. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia. Bardzo dziękujemy, panie starosto. Dobrze pan starosta właśnie potwierdził, że i powiedział tutaj, przekazał informację, że zwycięzcy pojadą na finał wojewódzki, a nasz powiat, powiat nowomiejski, zawsze w finale wojewódzkim wypada bardzo dobrze. Mamy fajną, silną, dobrze zarządzaną piłkę w powiecie nowomiejskim i nasi zwycięzcy z powiatu nowomiejskiego zawsze świetnie wypadają w finale wojewódzkim i tego też będę życzył dzisiejszej zwycięskiej drużynie, która będzie nas reprezentowała w kwietniu podczas finału wojewódzkiego. Finał powiatowy 22. edycji turnieju z podwórka na stadion uważam za otwarty. Od linii, bardzo, bardzo. Dobra.
Maksiu, Maksiu, z tamtej strony ty jest. Filip tu. Kuba, Kuba, Kuba! Brawo, Adam, Adam, sam! Maciej, Maciej, dobrze! Końcowej 22 już finału, wielkiego finału z podwórka na stadionie Puchar Tympana. Drużynę, którą zaraz tutaj wypowiem, proszę o jeden krok do przodu, dobrze? Zostaniecie nagrodzeni. Trzeba słuchać, kogo ja tutaj zaraz zapowiem, wypowiem. Miejsce drugie w finale powiatowym. SP Kurzetnik, wielkie brawa! Finały gminne i miejskie i możemy się tutaj spotkać podczas rozgrywek wielkiego finału powiatowego.
Zagramy systemem każdy z każdym, wyłonimy zwycięzców oraz pozostałe drużyny z miejsc drugich i trzecich. Każdy zawodnik i zawodniczka otrzyma od nas tutaj z tego wielkiego finału powiatowego pamiątkowy medal tego najbardziej prestiżowego turnieju piłkarskiego oraz dyplom i puchar dla swojej drużyny. Słuchajcie, jak bardzo ważny jest ten turniej, o tym wiedzą wasi trenerzy, wiedzą wasi rodzice i niektórzy z was, ponieważ honorowy patronat nad tym turniejem objął już od wielu, wielu, wielu lat prezydent Rzeczpospolitej Polski Andrzej Duda oraz honorowy patronat nad turniejem objęły wszystkie najbardziej ważne dla nas instytucje ministerialne. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Zdrowia. Sami wiecie, widzicie, jaki to jest prestiżowy, najbardziej prestiżowy turniej i jaki gości u nas w naszym kraju. Organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, a od wielu, wielu lat sponsorem głównym jest firma Tymbark. Chciałbym bardzo serdecznie przedstawić naszych tutaj gości. Witam bardzo serdecznie wicestarostę powiatu nowomiejskiego, pana Jerzego Czaplińskiego. Witam bardzo serdecznie sędzią główną dzisiejszego finału powiatowego, zarówno w kategorii dziewcząt, jak i w kategorii chłopców, panią Martynę Kancidrowską. Pani Martyna na co dzień sędziuje mecze piłkarskie dorosłych mężczyzn, kobiet oraz młodzieży, dzieci w Warmińsko-Mazurskim Związku Piłki Nożnej. Witam bardzo serdecznie. Już 3 drużyny z naszego powiatu zameldowały się w wielkim finale wojewódzkim. Przypomnę, kategoria U8 dziewczęta. Zwyciężyły dziewczęta z klubu sportowego SMS Kurzętnik. To one będą reprezentowały powiat nowomiejski w tym finale. W kategorii U8 chłopcy, to chłopcy ze społecznej szkoły podstawowej w Tylicach będą reprezentowały nasz powiat. A w kategorii U10 dziewczęta, to dziewczęta z klubu sportowego SMS Kurzętnik. To również drużyna, która będzie reprezentowała nasz powiat w finale wojewódzkim. 3 kategorie za nami. I 4, która się godzinę temu odbyła, czyli U8, U10 chłopcy, to szkoła podstawowa w Bratianie będzie reprezentowała nasz powiat. Czyli mamy rozegrane już 4 kategorie z 6. Pozostają nam jeszcze takie 2 znaki zapytania. U12 dziewczęta, U12 chłopcy. Także jeszcze te 2 znaki zapytania, ale ja wierzę, że to będzie fajna zabawa, fajna gra. 3 spotkania dziewcząt, 3 spotkania chłopców. No i za 120 minut mniej więcej już okaże się, kto na jakim miejscu zostanie sklasyfikowany. Chciałbym jeszcze oddać głos naszemu gościowi, panu wicestaroście. Dziękuję, panie dyrektorze. Cieszę się ogromnie, że po raz kolejny mogę uczestniczyć w waszych rozgrywkach. Dziękuję z tego miejsca panu dyrektorowi, jak i opiekunom. Dziękuję serdecznie pani sędzi, że zgodziła się przyjechać do jakże gościnnego urzędnika, aby przeprowadzić te zawody, i pani, która czuwa nad zdrowiem nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Życzę wam, abyście się tutaj przede wszystkim dobrze bawili, sportowej fair play rywalizacji wyłonili zwycięzców, którzy, jak słyszeliśmy, będą reprezentować nasz powiat na zawodach wojewódzkich. No i zacznijcie marzyć również o występie na Stadionie Narodowym. Co jest możliwe? Przede wszystkim bez kontuzji, w sportowej atmosferze, w przyjaźni. Życzę wszystkim oczywiście zwycięstwa, chociaż zwycięstwo zawsze może być tylko jeden, ale wy czujcie się już zwycięzcami. Na pewno zajmiecie miejsca na podium, tak samo dziewczyny, jak i chłopacy. I do boju. Dziękuję bardzo. Prowadź, Wiktoria, wprowadzaj. Wracaj, dwie obrony.
Lenka, szybciej! Zobaczcie, znowu jest tam. Przed nią wejdź. Do przodu, Wiktoria! Wiktoria, Wiktoria! Thank you.
piłkarskiego turnieju w Polsce i w Europie z podwórka na stadionu Kucharty Banku, finał powiatowy w naszym powiecie nowomiejskim, najstarszą kategorią, kategorię U12 dziewczęta i U12 chłopcy. Więc przechodzimy już do uroczystej dekoracji. Prośbę mam taką, że jak zespół zostanie wyczytany, to robi dwa kroki do przodu i tak się ładnie ustawia, żebyśmy mogli udekorować pamiątkowymi medalami z tego prestiżowego turnieju, dobrze? Kategoria U12 dziewczęta. Miejsce trzecie. Szkoła podstawowa ze Zwiniarza. Wielkie brawa dla dziewczyn. Bardzo dobrze dziewczęta, super się ustawiają. Proszę kapitan drużyny o wystąpienie. Piękny pamiątkowy dyplom oraz puchar z tej przepięknej imprezy. Jeszcze zaraz wam zrobimy pamiątkowe zdjęcie. Szkoła podstawowa w Tylicach. Wielkie brawa. Prosimy o wystąpienie. Było bardzo blisko, ale super fajnie. Naprawdę. Gratuluję. Do drużyny, która zajęła pierwsze miejsce i awansowała do finału wojewódzkiego. Wiem, że ta drużyna po raz pierwszy, bo to jest zbyt młoda drużyna, zbyt młody klub, więc już po raz pierwszy będą miały zaszczyt reprezentować szkołę, gminę, powiat w tym prestiżowym turnieju. Pierwsze miejsce w kategorii U12 dziewcząt zdobywają dziewczęta z klubu sportowego SMS Różanki. Dziewczęta, więc przechodzimy do klasyfikacji końcowej kategorii U12 chłopcy. I proszę Państwa, miejsce trzecie, chłopcy ze szkoły podstawowej w Zwiniarzu. Wielkie brawa. Trener Przemek jeszcze przyjedzie za rok 2011. Będziemy jak co roku. Dzięki. Gratuluję jeszcze raz. A, moment. Kapitana, proszę. Gratulacje. Spotkamy się na pewno za rok. Miejsce drugie. Wicemistrzowie powiatu nowomiejskiego. Chłopcy ze szkoły podstawowej w Kurzelniku. Wielkie brawa. Te składy z 2011, czyli na pewno spotkamy się za rok. Podczas drugiej tej trzeciej pamiątkowy jest podpuchany, kiedy stanął. O, gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Zyskaliście nam tutaj wspólną fotkę. Dobra, trener z jednej, ja z drugiej, ale już nie ziewamy. Rączki, no patrzymy, tu nie ziewamy, ja wiem, że już
zwycięzców, którzy będą reprezentowali nasz powiat w wielkim finale wojewódzkim. Pierwsze miejsce chłopcy ze szkoły podstawowej w Tywicach, ze społecznej szkoły podstawowej. Tego kolegę, co gra, chyba tego będziemy musieli na dekorację zaś. Tylko, że to nie ta dyscyplina. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim i jako koordynator powiatowy będę z wami, będę w finale wojewódzkim jako koordynator tego naszego powiatu i będę trzymał za was mocno kciuki, abyście zagrali fantastyczne zawody w kwietniu w Iławie podczas finału wojewódzkiego. Wielkie, wielkie, wielkie brawa dla was wszystkich. Brawa!